Muszę lecieć do Ani. Dziewczyna jest zła na mamę, która rozmawiała z jej szefem po przyjacielsku. Wezwała ją do szpitala, bo liczyła na jej wsparcie. Kobieta nie lubi dawnego kolegi, ale jest dla niego miła, ponieważ wierzy, że może ułatwić córce karierę. Musiu, ja to robię tylko i wyłącznie dla ciebie, dziecko. A, no to już nie musisz, rezygnuję z tego stażu. Słucham? Czyś ty zwariowała? Przecież ty musisz zrobić karierę, rozumiesz? A on po prostu cię lubi, chce być dla ciebie miły. No, chce być dla mnie miły i jest aż za bardzo, on się do mnie przestawia. Nie mówię o tym, że się do mnie uśmiecha czy przepuszcza mnie w drzwiach. On się gapi na moje piersi, komentuje bieliznę. Ale Ania, on tak zawsze. Rozumiesz, on ma tak zawsze, bo wydaje mu się, że jest zabawny. Nie broń go w samochodzie, wsunął mi ławka pod spódnicę. Gdybym go nie uderzyła... Co zrobiłaś, Ania? Boże, czy ty zwariowałaś? No a co, miała mu się dać umocywać? Jezus Maria, może ci się tylko wydawało, bo może, nie wiem, poszedł sobie, nie wiem, do schowka, coś chciał sobie sprawdzić, a ty już wyolbrzymiasz sprawę, Ania. No jasne. Jest, sama powiedziałaś, że jest zwykłym gnojkiem i chamem. No tak, oczywiście, bo do takich gnojków, Aneczko, świat należy, naładowanych testosteronem, rozumiesz? A ty musisz być po prostu dla niego miła. Tak, więc co ja teraz powinnam według ciebie zrobić? No, powinnaś do niego iść, przeprosić go, bo jeśli... Ania, pamiętaj, że w życiu jest najważniejsza kariera, tak? I musisz zrobić po prostu wszystko. Tak jest życie, tak jest niestety świat, rozumiesz? No... Ania jest bardzo zdolna i mądra, ale kompletnie nieżyciowa. I na dodatek straszna panikara. Co ona sobie wyobraża? Że życie to jest bajka? Ja wiem, że ten gnojek się do niej będzie dostawiał, ale ona musi zacisnąć zęby i to wytrzymać. Inaczej nie zrobi kariery. Może moja mama ma rację, ja zwyczajnie przesadzam i panikuję. Marzyłam o tym stażu i nie chcę zmarnować tej szansy. Wezmę się w garść. Chociaż wcale mi się nie uśmiecha mi zdrzenie do tego palanta.